Jawi się jako jeden z najpiękniejszych kościołów drewnianych, nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju. Urzeka swoją historią, architekturą i wyjątkowym klimatem. Nazywany jest Oleską Różą Zaklętą w Drewno, ponieważ z najstarszej części świątyni odchodzi łącznik i pięć kaplic, które tworzą kształt kwiatu. W sanktuarium świętej Anny w Oleśnie świętowano obchody 500-lecia, a uroczystością przewodniczył ksiądz arcybiskup, prymas Polski, Wojciech Polak. Bądź pozdrowiona, święta Anno, przygodna rodzicielko Matki Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W tym roku rzeczywiście z racji jubileuszu 500-lecia i dostojnych gości, których zaprosiliśmy, charakter jest wyjątkowo podniosły. W pierwszym dniu zwykle jesteśmy w takiej grupie naszych parafian. Oczywiście w grupie, ta grupa wczoraj liczyła około 7 tysięcy wiernych, więc wielkiej rzeszy można powiedzieć zgromadzonych, czcicieli świętej Anny, ale dzisiaj niedziela to są główne obchody. To jest pierwsza msza zawsze u świętej Anny w kościele, tam gdzie się wszystko zaczęło, czyli przy tej sośnie starej, na której był obrazek, a teraz jest figurka, a w tej chwili już jak widać gromadzą się pielgrzymi, jest już ksiądz prymas, są biskupi metropolii górnośląskiej i rozpoczną się niebawem wielkie uroczystości jubileuszowe. Stolica Apostolska ogłosiła szczególny rok jubileuszowy dla sanktuarium, dzięki czemu wymiar duchowy odpustu, czyli uzyskanie szczególnej łaski, trwa cały rok. Święta Anna nazywana jest łączniczką pokoleń, także w tym duchu wiary chcemy ją tak przyjmować jako tę, która będzie nas jednoczyła wokół Chrystusa. I myślę, że takie uroczystości na pewno są po to, byśmy w tym doświadczeniu wzrastali. Podczas uroczystości odpustowych przy kościele świętej Anny zgromadziło się tysiące pielgrzymów z całej Polski. Dla wielu z nich to tradycja, którą podtrzymują od dzieciństwa. Bardzo często od urodzenia, jak byłam mała, to mama mnie przywoziła tutaj i cały czas do tej pory przyjeżdżam, co roku, bo ten kościół dla mnie, święta Anna jest dla mnie bardzo wielką patronką. Odpuści jesteśmy co roku, zawsze zjeżdżamy, nawet w tym roku z Niemiec wróciliśmy, żeby tutaj po prostu być z wszystkimi, z rodziną. Nadzieją mieszkańców jest, aby kulminacją obchodów 500-lecia sanktuarium świętej Anny było wpisanie go na listę pomników historii. Wniosek został już złożony, pozytywna opinia wystawiona, pozostało czekać na ciąg dalszy.